Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Zajmy Królika, to jest kolejna misja, gdzie będziemy jeździć czołgami w okolicach Odry, będziemy przeprowadzać się przez Odrę. Zaczynamy z tego ekranu, bo podoba mi się to jedno stwierdzenie. Stąd mamy mniej niż 70 km do gniazda faszystowskich brzmi, naprawdę ewidentnie trafione. Dobra, jesteśmy w pobliżu Odry. To będzie ciężka misja, bo czołgi nas będą równie mocno kosiły jak panowie z Mauserami. Plus jest taki, że mamy na początku mamy troszeczkę naszych, chyba będą. O właśnie, muszę najpierw ogarnąć spację, aby wyrównać. Kadłub zielony, pa. Okej, dobra. Plus jest taki, że możemy fajnie niszczyć budynki. Powiedziałem, możemy fajnie niszczyć budynki? Czy nie możemy? Dobra, mniejsza, większa o to. Nie no, możemy, bo się poniszczyło, nie poniszczyło się. Dziwne. Myślałem, pamiętałem, że tu była fajna destrukcja, jeżeli chodzi o budynki. Dobra. Już olejmy, ale pamiętam, że możemy drzewa przewracać. Właśnie, naszym rudym. O, drze, o jak kosimy. O, Leszczyszko byłby zadowolony w Puszczy Białowieskiej. O, tak. Czołgi po drugiej stronie. To było jakieś celowanie, pod którymś. Nie, chyba w Call of Duty 2 można było używać takiej lornetki do celowania. Tutaj niestety musimy tak strzelać. No to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, bo nas również na strzała będą brali chyba. Dobra, jednego z głowy. Lajesz, Szarik, strzelaj. Strzelaj, Szarik. Dobra, zniszczeni. Dobra, no nasi, im więcej naszych przeżyje ten etap, tym łatwiej będzie potem oczywiście. To zawsze... o, musiałem rzucić samolot, bo co? Czy to jest przeciwnik? To jest chyba zniszczony przeciwnik, dobra. Myślałem, że... Trzeba dojść na przedmieścia następnego miasteczka, okej. Nie, to nie jest chyba Odra. Odra by była większa, ale jesteśmy gdzieś w pobliżach Odry. Są czołgi zniszczone. Okej. Trudniejszy będzie etap, jak będziemy przez miasto się przedzierali, bo tam będą jeszcze ci cholerni z pancerfaustami ukryci. To będzie dużo trudniejsze. Karabin maszynowy czołgu będzie automatycznie strzał do piechoty znajdującej się na... O, okej, dobrze, spoko. Więc tam ten strzela... To jest zniszczony? Zniszczony. Do czegoś strzelamy. Nie wiem do czego jeszcze. Tam po drugiej stronie. Aha. O kurde, ich tam jest. Dobra, jeden zniszczony. Nie uciekł. No przez rzekę przejeżdżają. Halo? Halo? Na koniec nie trafiłem. Dobra, zniszczony. Tutaj widzę, że jedzie na blisko. Ale zapierdziała, trzeba trochę brać poprawki. No znów nie trafiony. Dobra, zniszczony. Tu widzę, że już blisko podjeżdża. A, fuck, jeszcze jeden. Mine. Dobra. I tu i się jeszcze. Ale oni zapierdzielają tymi czwórkami. To nie są tygrysy. Chyba. Dobra. Jak ci się podoba, Frycu? No, mi się bardzo podoba. A tu widzę, że stoi pan do kasacji. Halo, halo, umrzyj! Dziękuję, gra zapisana. To się przyda. Do czegoś nasi strzelają. Nie jest zniszczony, czy się kopci? Poprawmy go. Aha, widzę, że w ziemię poszło. Zniszczony, zniszczony. Nie wiem, do czego nasi tak strzelają, ale niech będzie. Tu się zastanawiam. Dobra, jedźmy do przodu. Najgorsi będą ci z pancerfaustami, bo to mamy takie żuczki. Będą się wychylały, będą nam strzelały po kadłubie. No więc trzeba będzie uważać. Oho, już biegną, już strzelają, kurde. Irytujący. Szkopiny. Ale Volksturm działa, opracowali doktrynkę. Führer opracował doktrynkę Volksturmu. Ma dodatkowe 2 miliony manpowera. Okej. Okay. Gdzieś siedzą, nie wiem. Liczę na to, o widzicie, to są te pancerfausty przeklęte. Że ten, co strzela z tego karabinu, ogarnie, bo ja nawet nie wiem, do czego strzela. Ktoś z Lugera strzelał, okej. Okay. I z tyłu został. Naprawdę, mordo? Naprawdę? Dziękuję. Dobra, jedźmy dalej. Tu było niepotrzebne, ale było śmieszne. No nie mówcie mi, że nie było śmieszne. Okej, okay, dobra, troszeczkę zostaliśmy z tyłu. To niedobrze, bo teraz nasi się pewnie jakąś zasadzkę napatoczą. Ale nie jest źle, jeszcze ani razu nie oberwaliśmy. Jeszcze razu nie oberwaliśmy. Czołpa, o kurde, właśnie o tym mówiłem, że zaraz. Ej, nie umarłeś. Znaczy nie zniszczyłeś się. Okej, okay, zniszczony, widzę, że Niemcy wyskoczyli. To jest taki, że ci, którzy wyskakują z czołgów, nie mają. Nie mają szans, żeby mieli pancerfausty, więc tyle jest dobrego. Tu będzie problem. Pamiętam, że tu był zawsze problem. Okej. Okay. Jest nieźle. Okej, okay. A tam jeszcze jeden. Dobra, tego. O, fuck, na nasz polek, ale nie jest źle, nie jest źle. Na tym etapie dopiero jeden z czołgów zniszczony.
wiem, że good shooting. Pak drugi nasz zniszczony. To nie jest źle, dobra. Jeszcze coś strzela. A tu jesteś. Pak jak blisko podjechał. Pak kapi się. Dobra, byłem pierwszy. Już był nascelowany. Kilka naszych towarzyszy poległo. Ale nasz rudy jedzie do przodu. W tym budynku coś było. Czy nie? Ile naszych przetrwało? Jeden, dwóch, trzech. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Teraz będzie gorsze, to będziemy musieli przez miasteczko przejechać. To będzie ciężkie, bo będą te pancerfausty cholerne wyskakiwały zza rogu. Dobra, ale jakoś to ogarniemy. No właśnie. A no była destrukcja otoczenia. Dobrze pamiętałem. Bawcie, wszystko się niszczy, wszystko się wali. Można całe miasteczko z ziemią zrównać. O, widzę, że tam jakiś agent siedział. To jest po to zrobione, żeby można było... Dobra, zniszczony. Chciałem go troszeczkę wpuścić, bo jakbym strzał w przód pancerza, to bym na dwa strzały, a tak to raz wystarczyło, więc chciałem go troszeczkę wpuścić, żeby się odsunął. O kurde, cały budynek poszedł. Pak! No mordo! Właśnie o to chodziło, już mam jeszcze jeden strzał z czegokolwiek i leżymy i w tym jest problem. Ten jednego zniszczył, brawo, nawet nie wiedziałem, że nasi towarzysze mogą cokolwiek niszczyć. Dobra, to połowa życia nam styknie. Właściwie mniej niż pół. Do czegoś strzelasz? Do czego? A tam jest... O, odbiło się. O, no właśnie, jest też szansa, że będzie rykoszet. Zabiłeś go, czy nie? Dlatego to ja zniszczę. Tylko mordo, nie daj się zniszczyć, bo ten czołg pierwszy jest dobry, że robi jako ten czujka. Może się przydać. Daleko. Drugi czołg nietrafiony, spróbowane. Żyj towarzyszu. O, ale pancerfaustą uniknęliśmy. Do tyłu. Tak, trafili nas, ale na szczęście poszło przed nim pancerzu. Dobra. Żyjemy. Dobra, saving się na pewno przydam. Co jest? Halo, nie mogę jechać. Coś nas strzela, co? A tu czołg stoi. Co on tu robił? Okej, dobra, nie jest źle, jesteśmy już częściowo w mieście. Mordo, wysunąłeś się za daleko, nie pomogę ci. Tak. Jest źle, jest bardzo źle. Ten gamoń pojechał do przodu, a my zostaliśmy tu sami. Bez życia. Aha, właśnie go zniszczyli. Jakbyś pancerfausta na twarz przyjął. No nie będzie łatwo. Zwłaszcza teraz. Plus jest taki, że ten pancerfausty są jednorazowe oczywiście, nie są ten pancer szreki, że je dało się ładować. Więc po jednym strzale sobie odpuszczałem, ale jak widzicie nie mam już nic. Właściwie nas trafią z takiego Lugera i leżymy. Więc trzeba ostrożnie wszystko. To jest 88. Nie ma takiego strzelania. Nie ma takiego strzelania, widzę, że tam też coś strzela. Więc zrobimy sobie troszeczkę ognia takiego fajerowego. Tam widzę chyba czołg. Tam widzę kolejną 88. Tam widzę chyba pelotkę. Chyba. Czy to gałęzie są? Albo jest za daleko. Chyba za daleko jest. Za cicho, co? Na pewno coś tu będzie. Oho! Oho, tu się wdupiłem. Dobra, trzeba się poruszać, nie można stać w miejscu. U nas rozdupczą. Dobra, chyba nie dostał. Nie dostał? Halo? Dobra. Dostał. Szczęście strzałem jeszcze gorzej niż ja. Dobra, jeszcze jeden. Ostatni. Tylko, że ten jest schowany, w tym jest problem. Dobra, mamy to. Uff. No te czołgi nie są złe. W sumie jedyne obrażenia, jakie nam zadali, to chyba ci kolesie z pancerfaustami. To jest największy problem. Nie no, stoi tam ta pelotka. Czy ja ją zniszczyłem? Nie no, zniszczyłem czy nie? Okej. Nie jest źle. O fuck, mój. Nie no, stoi ta pelotka. Co z nią jest nie tak?
Czy tu ziomek siedzi? A nie, oni umarli. Nie wiem, o co chodzi. Aha, dobra, nie krzycz. Udało się. Zwycięża ten, kto przetrwa. I co? To już tyle, jeżeli chodzi o czołgi? To było za proste. Ja pamiętam, że tu się tyle męczyłem. Ja się tyle tutaj męczyłem, ale to poszło nieźle. Nie poszło nieźle. Dobra, widzę, że tutaj mam już kolejną misję. Będzie, więc tutaj wam podziękuję za uwagę. Przypominam o srogiej obcej burze z oczystym komentarzu. I teraz będziemy chyba wysadzali rakiety V2. I zostanie nam szturm na Berlin. O, widzę, że Jałta tfu, sprzedali Polskę. Będzie szturm na Berlin. W sumie będziemy kończyli kampanię Call of Duty 1. No dobra, sroga w górę, soczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie.